Młodzi artyści przed walką o muszelki Wigier mogli skorzystać z wyjątkowych warsztatów. W tym roku edukacyjną część festiwalu poprowadzili mistrzowie. Relacja mistrz-uczeń wydaje się być naturalną w życiu każdego człowieka. Dla adeptów sztuki, tańca i śpiewu bywa czasem najważniejszym doświadczeniem na ich drodze rozwoju. Czasem nawet większym niż same festiwale i różnego rodzaju przeglądy. Zawsze zaczynamy taki dzień warsztatowy, jest dla uczestników i odbywają się w kategorii właśnie taniec i w kategorii śpiew. Jest to bardzo ważne, bo mają też okazję spotkać się z jurorem. Juror prowadzi warsztaty. W tym roku prowadzi pan Sebastian Białobrzeski i pan Piotr Białobrzeski w kategorii taniec, a w kategorii piosenka pani Barbara Sławicka oraz Natalia Ołów. I myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie, bo można ten utwór, który albo układ choreograficzny, albo jakąś inną sprawę przećwiczyć, tak powiem, z danym jurorem, danym instruktorem. Jest to bardzo cenne, bo nowe umiejętności myślę, że są bardzo często taką dodatkową wartością festiwalu. Warsztaty z profesjonalistą wiele wnoszą do umiejętności uczestników. Sebastian Białobrzeski, doświadczony zawodowy tancerz, na festiwal przyjechał razem z synem, który poprowadził zajęcia z tańca w konwencji hip-hopowej. Podczas warsztatów wokalnych z kolei można było skorygować swoje błędy i nauczyć się wykorzystywania przepony. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Udziału w 17. edycji konkursu zgłosiło się ponad 700 uczestników. To nieco mniej niż przed rokiem. Jaka jest tego przyczyna? Wynika to też z różnych przyczyn. Jest dużo festiwali w tym samym czasie w Polsce, więc tak nie martwimy się tym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Muszelki Wigier mają też swoich wiernych bywalców, którzy przyjeżdżają do Suwałk nie tylko na występy i warsztaty, ale również i po to, by spotkać się z innymi uczestnikami na stopie przyjacielskiej. Oczywiście jest też sporo nowych twarzy. Dla wielu z nich udział w konkursie będzie pierwszym w życiu. Ciekawostką jest, że wśród jurorów w kategorii piosenka zasiada Wanda Kwietniewska, popularna w latach 80. wokalistka, założycielka zespołu Banda i Wanda, a także doskonale wszystkim znany z Nocnej Zmiany Bluesa Sławomir Wierzchowski.